obowiązkowi jednostkę budżetową gminy Sławno. Paragraf drugi. Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w pozostałych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sławno zgodnie z dowodami ustalonymi odrębną uchwałą. Paragraf trzeci. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przyjmuje gminę Sławno. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością gminy Sławno. Paragraf czwarty. Dokumentację likwidowanej szkoły przyjmuje wójt gminy Sławno za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przyjmuje Zachodni Pomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sławno. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pytam więc kolegów radnych, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 2, 3, 4, 5. 5, 6. 6 za. 6 za. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5 przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dwie, przepraszam. Stwierdzam, że uchwała Rady Gminy przyjęła stosunkiem głosów 6 za, 5 przeciw, przy 2 wstrzymujących się.